Okej, dobra, witamy, witamy na live, jest Dead by Daylight. Jest ze mną Ania. Cześć wszystkim. Tak, pewnie macie wrażenie, jakbyśmy się czegoś nachlali przed live'em, czy coś, bo to tak w sumie wygląda, ale... Bardzo ciekawe rozmowy były przed. Tak, i dlatego się spóźniliśmy. Tak, spóźnieni troszeczkę. Tak. Hello wszystkim. W ogóle ktoś się zaczął chyba irytować nawet. Tak fajnie. Polecam procenty. O Boże. O, cześć Howard. Ale fajne emoji dałeś, taki kotek. No, ostatnio też ładnie to wygląda. Takie emoji, że są. W ogóle nie, na YouTubie emoji są bardzo ładne tutaj. No, ładniejsze niż na Twitterze. Ohio, Ohio, Ania. Ohio to rano się mówi. Teraz to ma. Jak? Konbanwa. No to konbanwa. Jakoś tak. Okej, okay, prawie dobrze, prawda. O, to zawsze jest progres. Tak będzie zapis z tego. Tak, kompoć. Dobra. Kompoć. Tak, Uznajmy, że to kompoć. Tak. Z flaszeczki. Kompoć. No, no. Dobra, czekaj, ale to... Nie, dobra, nie, to nie będziemy grać teraz z widzami. Nie, ja nie, ale ja też nie chcę grać sam, halo. Jak to jest? Przetrwaj z przyjaciółmi. Nie, ja wziąłem wcześniej trochę jedną pigułę, więc trochę mogę nie ogarnąć, tak zamulać. Tak, pigułów. Okej, okay, to już wiem, że nie jedną. Tak. Znaczy, bo byłem cię u ortodonty i zmieniali mi ten szynę i tak mnie teraz napierdziela, więc musiałem wziąć tabletkę. No i znowu przez 3-4 dni nie będę mógł nic jeść. Niestety. Współczuję, znam ten ból. No. O, cześć Jacox. O, hello, hello. O, ty grasz z dziadkiem. Co? A, nie, bo... nie, bo ja robiłem te daily challenge i za to właśnie więcej punktów i tam było, że chyba muszę nim uciec. Czekaj, jak ja mam tutaj daily? Używaj postaci Jake'a Parka, uciekam przez zabójcą przez 2 minuty. Złap trzech... Nie, to ja tego nie chcę. Czekaj, ulecz innych ocalałych. Nie, to ja tego nie chcę. Zabij własnoręcznie jednego całego pielęgniarka. Dobra, no to ja będę... Znaczy, sprawdzaj sobie te daily challenge. Za to masz dużo punktów wtedy. One są tam na dole, jak masz ten trybik. Tam jest taka świeczka. Aha, gdzie dobra. No. I tam masz różne do wykonania. Tam jakieś tam postaciami musisz... Dobra. To ja sobie Jake'em zagram, bo mam do tego daily. Może mi się uda wykonać. O, cześć Frodo. Frodo przyszedł. O, hej! Hello. Ten rytuał. Droga światła mam wypełnione. Lol. Tak? O, no, nie wiem dlaczego w sumie, bo nie zdążyłam przeczytać nawet, co to było. Brawo ja. Tak. Boże, jakiś dziki taniec. Używając postaci Claude Morel, uciekaj przed zabójcą przez 2 minuty. Nie wiem, co to jest za Claude. Która to jest postać? Czekaj, to jest chyba babka, nie? To jest... Ocalali. Chloe jaka? Claude Morel, to jest ta, którą gram. No, ta czarna. A, no to dobra, to może się uda. Czekajcie, mam jakieś apteczki tutaj. O, mam jakąś dziwną latarkę ze śluzem jakimś. O Boże. Tak to wygląda na obrazku. Błędny ognik, okej. Okay. Nie, no ja nie chcę flashować tutaj latarką, bo tutaj tak nic nie daje. Dobra, wezmę apteczkę. Cześć Natalia. Cześć Chmielu. Hello. O, Chmiel, hello. Tak, to co, ready, nie? Tak. To ta czarna skóra. Ja tam mówię czarno. Chcecie składać życzenia. Jakie życzenia? Ktoś ma urodziny? Masz urodziny? Ale czy... nie, chyba ma te imieniny, bo ktoś mi to właśnie napisał w komentarzach, że właśnie aha, dzisiaj ma imieniny. No to wszystkiego najlepszego. Tak, 100 lat. Czyli jakoś tak. Czy jakoś tak? No bo nie wiem, czy na imieniny też powinno się mówić 100 lat. Ja nawet nie obchodzę imienin, więc o nie, coś dzieje, wywaliło. Wywaliło mnie, no. Ale dzidy. Amstwo. Ach. Amstwo. Latarka ze śluzem 999. Okej. Okay. Symulator lobby, zaczynamy.
Tak. Czy znamy Fortnite'a? Ja słyszałem, kojarzę, ale nie grałem w to nigdy. No, ja też kojarzę, ale też nie grałam. Aha, to jest pisana latarka z eventu halloweenowego. Imieniny 100 lat mojego imienia. Tak! Tak, dokładnie. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, bo dla lokera to ważna sprawa. What the fuck? Okay. What the fuck? Nie wiem, Greku tak napisał. Okej. Okay. Kiedy PT 13... Piątek 13 masz na myśli? No nie wiem, no miałem tak zamiar to na live'ach, ale jednak coś się niedługo z tego pojawi, ale jeszcze nie będę zdradzać. Ojej. Znaczy dobra, w sumie mogę zdradzić. Seria z piątku 13, taka poboczna. W sumie tyle, no. Dzisiaj nagrywałem, dzisiaj montowałem, wyszła taka beka. Taka beka na okrągło była, tam o jakichś pałach i innych rzeczach. Aha. A to z kimś, czy sam? Nie, sam to nagrywałem. Okej. Okay. No w sumie na razie nie mam nikogo do tego. PT to ptak? Nie, to nie ptak, to piątek. Do której nie, live? To samolot. Nie, to Superman. Czekaj, co? A do której live? Nie wiem. Co zależy? Od wielu czynników. Przepraszam, jeśli jeszcze trochę będę kaszleć. Zaraz jestem niedoleczona. Spoko. Nie wiedzieć czemu. O, dziękuję Domi. A czemu dla mnie nie ma powodzonek? Bo ty umiesz grać. No. Zaraz zobaczymy, jak ja umiem grać. O, dziękujemy, są powodzenia. Tobie również pozdrawiam. Właśnie mam apel kaszlu, okej? Okay? O nie. Łączmy się w bólu kaszlowym. Tak. Ja dzisiaj kaszlałem po ortodoncie. Później napiłem się herbaty i minęło. Okej. Okay. Nie, tak często, jak zawsze gardło mnie... Znaczy, czuję, że coś mi bierze, wypiję herbaty miętowej i wszystko nagle przestanie, nie? Jestem zdrowy. Ej, coś się długo ładuje. I się nie rusza ten dzyndzel. Mi się jakby ładuje. Znaczy, no rusza się tam trochę. Znaczy, rusza się, ale... Zaczęłaś płytę! Ale ten pasek na dole się nie rusza coś. No mi się rusza. Mi nie. To chyba zły znak. Nie. Symulator lobby i ekranów czytywania. Howard już złe myśli. Tak, dokładnie. Ja nie chcę pytać, co to za dzyndzel. To lokerowy dzyndzel. Co? Do mnie mówisz. Ja nie mam pytań. Możliwe, że się zawiesiło. No mi się w ogóle nie chce ruszyć. No nie wiem, Aniu, jak ci się wczyta, to powiedz. No na razie nie bardzo. Nie, bo to coś za długo. No, chyba się zawiesiło. Trzeba zastartować grę. O nie. Tak, bardzo polecamy Dead by Daylight. No to jest najlepsza chance, gra ever. To wychodzimy? No, niestety. Dobra. Ale chociaż tyle, że wyłącza się bez problemu. Na kogo stawiacie? O matko jedyna. No nie, jaki błąd? Jaki błąd? No właśnie nie wiem. O, dobra, teraz zaskoczyło. Nie, ja nie nadaję na żywo. Mojej perspektywy nie ma, nie istnieje. Nie istnieje. Bardzo dobrze, bo byście się mnie śmiali. Tu i tak się śmieją. No muszę to rozdzierzyć na koniec, no. Goddammit. A czekaj, w ogóle autosave'a jakiegoś tutaj dodali. No, widzę. Bo tego właśnie nie było. Chociaż ja i tak nie wiem, po co to jest. No właśnie. Ale nevermind. Ta gra to jest multi. No, ale nie wiem, może tak dla ozdoby, żeby to coś tam w sobie pojawiało się na ekranie. Tak. Czekaj.
Raz z przyjaciółmi. Jesteś ready? Mogę cię zapraszać? Już, tylko poprawiam jeszcze rozdzielczość. Okej, okay, ready. Okej. Okay. Zaproś. Ej, a nagracie coś z Fortnite'a, bo jest za darmo? Ej, to jest za darmo! No, to jest za darmowa. Aha, a to jest to tam, gdzie się tam... tym... to się nazywa? Tym killofem gdzieś tam kopie jakieś tam klocki? Jakieś tam znaczy, dziwne rzeczy? Tam się chyba buduje i strzela też. Chyba... jakiś survival tam jest, nie wiem, coś na zasadzie chyba... DayZ, ale zrobione z jajem, aha, nie pamiętam już. Dokładnie, jakoś tak to mniej więcej było. Hmm. No nie wiem, no musiałbym to najpierw obczaić, bo widziałem trochę na live'ach, ale to tak, no, krótko to widziałem, więc tak nie ogarniał do końca o co w tej grze chodzi, ale pewnie znaleźć jakieś survival, nie? Dobanie. No, bo teraz to tak bardzo popularne jest. Cześć, Ritzy Ranger. Hello. Grałem w to i nie polecam, bo to mega wkurzająca gra. Okej. Okay. Znaczy, no zależy dla kogo. No... słuchaliście już jakichś propozycji piosenek na tegoroczne Eurowizje, któraś przypadła wam do gustu. Ja bardzo lubię piosenki Francji, Finlandii, Niemiec, Irlandii i Malty. Ja nie oglądam ogólnie Eurowizji, szczerze mi to lata. No ja też za bardzo nie oglądam Eurowizji, bo uważam, że to jest... że Eurowizja jest bardzo polityczna i nie ten... i tam się nie liczą piosenki, tylko polityka, ale ostatnio zaczęłam się bardziej interesować, bo akurat Czaki wrzuca różne rzeczy na temat Eurowizji. A, no to też to tak oglądam. Po prostu jakoś tak samo z siebie to sobie oglądam. Ale tak jakbym miał oglądać w telewizji, to raczej nie. No, tak w telewizji. Raczej tylko te vlogi u Czakiego oglądam, ale... no. Pamiętam, że któreś piosenki mi się bardzo spodobały, ale już teraz nie pamiętam, które. Nie wiem. O, wreszcie się coś rusza. No, wreszcie. Kobieta z brodą. No tak, to jak ona się nazywała? Conchita Wurst. Tak. Nie wiem czemu Wurst, bo po niemiecku to się nazywa tak parówka, kiełbasa, no, nie? Ale no, pamiętam. Ja jeszcze pamiętam z niemieckiego. Co to w ogóle telewizja? No to jesteś daleko w tyle. Ładuje się, tak, jej. Taniec z gwiazdami nie oglądam. Ja też nie. Ostatnio ta Little Monster tam wystąpiła. Tak? O kurde. No, ostatnio widziałem reklamę nawet z nią. I w ogóle ją biorą do reklam tego z Playa i w ogóle tych innych rzeczy. Okej. Okay. O, wreszcie gramy. W końcu. Po 17 minutach. Nie, czekaj, spóźniliśmy. No to jakieś po 15. Ale się udało. Okej, okay, jestem jakieś burce. Czekaj, bo... a, widzę cię. Aha, bo tu się kłóca. Dobra. Widzę cię. Aha, tu... jesteś ty? No to ja. Aha, okej. Okay. Czemu lagujesz? Ja laguję? Nie, no wszystko jest okej. Tak skaczesz. A ty też tak skaczesz u mnie. Oh, fucking. To coś już mnie goni. Ledwo wyszłam już. O matko. Muszę się rozegrać. Ja myślałam, że ty chcesz powiedzieć, muszę się rozebrać. Nie, no bez przesady. Nie, goni mnie, zostaw mnie. No ty, nie da się tu wejść. A co to za zabójca? Rzuca siekierami, ma świecące oczy i nie wiem co to... nie wiem jak go się nazywa. Fuck, zjumałem. Najgorszy killer według mnie. Szkoda, że nie teściowa, co? O fucken, a ja tu sobie naprawiam generator, nie? Dobra, zajął się tamtą. Ała! Ale cię zcielił. Nie. Okay. Polecam poszukać totemu. No, ja to akurat teraz
Nic nie poszukam. Nie, już mnie bije! No, Aniaś! No, ucieka. No co za bullshit? Ja tego nie przeżyję. Możesz mnie już zostawić. Okej. Okay. No teraz to i tak chyba zginę. Tak mi się wydaje. No. Także to jest nie fair. Moja pierwsza gra skończyła się bardzo szybko. Kamper najgorszy. Dokładnie, Frodo. Będzie trzeba go zgłosić, ty wiesz o tym? Damy łapkę w dół. Aaaa! On nie goni. On nie goni. Wąty dzido. No. Bier to. Czekaj, bo rzuć jakieś świnie. Dzięki, Jacox. Mi zawsze dobrze idzie umieranie. O nie, mi się gra zwisiła całkiem. O, no, dobra, odwisiła się. Ale nie, mi się gra zwisiła tak ogólnie. Ale tak wiesz, cała gra się zwisiła. Nie, to widać jakbyś tak klatkował, tak skakał. Aha, no to nie, no to ja normalnie biegnę i widzę wszystko, okej. A? Won gościu, won ode mnie. A? A nie, jej nadzieja w głosie mówiąc, zostaw mnie i tak chyba umrę. Uciekaj! No nie! No i udziabał mnie. Tak, report. Walniemy reporta tutaj zaraz. Tak. A, super. Ja miałam uciekać przez dwie minuty od tego. No ja niby też. Nie uciekałam. Czekajcie, ja tu na chwilę tylko zobaczę w tym OBS-ie. Aha, no tak. Brawo, Locker. Locker oczywiście jest wszystkim mądry i o wszystkim pamięta. Bo kiedy ja gram, streamuję te gry multiplayerowe, to zawsze o 100 sobie zmniejszam ten bitrate. No i dzisiaj zapomniałem. Dlatego tak widziałaś, ale ja widziałam wszystko okej. Okay. Dobra, teraz powinno wszystko okej. Okay. No, papa, Kamil. Papa. Halo, czy ktoś mnie uratuje? A nie, wątpię. Ja już nie przeżyję, możesz mnie już zostawić, Locker. Okej! Ej, no ej, lecz mnie. Takie miłe. Lecz mnie! Lecz mnie. No, to jest jakaś ładna. Azjatka. Nie? Ale ma czerwoną koszulkę, ją widać w cholerę na całą mapę, nie? Who cares? On tu idzie! No to uciekam! No to uciekam! A co robię, kanapeczki? No! W sumie czy zadam kanapkę? Z Azjatką, no. No jak się dawała? Czekaj, muszę się uleczyć. No co mnie tak dokładnie. Bo to pewnie było tak, że łącze w dół nie było obciążone, dlatego Locker widział wszystko ok, ale łącze w górę było obciążone, dlatego skakał po mapie. Tłumaczyli z Rangera. Czekaj, bo myszkę mam za ten. Muszę sobie zwiększyć czułość. Ej, Lola, ale czułość mam na fulla, nie? Czy ja obniżyłem sobie tak o w myszce zaraz, bo ja nie ogarniam tej myszki trochę. Nie wiem. Teraz jest za szybko. Zaraz o, dobra. Złapię. Chyba tam był. Aaaa, super. No, uciekaj, uciekaj. Biegnę. Zero silnika, to powodzenia. Nie nawet. Nie odpaliliśmy. Oj, tam, ja zginęłam to... pierwsza. No, ale też tam byłaś. Ja próbowałam odpalić. Ej, nie gada. Od razu mnie gonił, jak tylko się zrespiłam. No to nie miałam szans w ogóle nawet. Mielu, proszę nie robić niepotrzebnego spamu tutaj. Bo wiesz, co się stanie. Ania, weź kiedyś zabijaj. O Boże. To mi się na pewno nie uda zabijać. A, fuck, znowu zimam. Nie no, świetnie wam idzie. To był chyba sarkazm, nie? No, oczywiście. A Jacox. No. Okej, się skupiam. O, odpalili jeden generator. Teraz ja zaraz może odpalę. Może. Może. O, Azjatka przyszła. No.
ciągnie na was mordercę, bo jest w czerwonej koszulce. Super. Wiem, Ania lubi to robić. Dawaj time outa. Ja jestem pacyfistką, ja nie zabijam. Patrz, ale ktoś ci tu próbuje sprowokować. Dodania time outa. A mam. O, odpaliliśmy. Jej. Odpaliliśmy. Jej. Czekaj, bo ktoś wisi znowu. I słyszę. Nie, słyszałem. Widziałem DBD za 31 zł. To bier. Nie wiem, ile tak on kosztuje normalnie. Ja też nie. A! Azjatka! Czekaj, ja go jakoś wykiwam. I o! Aha, on za mną poszedł. Ściągaj go! Tak, ja tak bardzo umiem ściągać ludzi z haków. No jak on teraz... jest blisko ciebie, to... To ja się gdzieś odczołgam. A jednak się nie odczołgam. Super. Super. O nie! Spacja, ja właśnie piłem sobie, no. Słyszałeś, Aniu, o filmie True or Dare? A, prawda czy wyzwania? Ja słyszałem, tam występuje moja ulubiona aktorka, Lucy Hale, no to oczywiście zasłyszałem. A ty słyszałeś? Aha, bo tam oni grają w prawdę czy wyzwanie i ten ogólnie się później chyba to zamienia jakby w prawdziwe, znaczy to co oni tam chyba odpowiedzieli chyba, czy zrobili, to się staje później prawdą, czy coś i później mają jakieś takie, jakieś klony swoje, które próbują ich zabić, czy coś, ten to jest jakiś horror. Aha. Trochę nie ogarnąłem, ale widziałem trailer i to niby horror. Mhm. Dobra, chodź Azjatko, znowu będziesz mnie macać i się wypinać, chodź. No, dajesz. Ja nie oglądałam obecności. Ja oglądałam. W ogóle ostatnio mega taki zaczepisty serial jest. Life Sentence oglądał ktoś. Właśnie niedawno była premiera i ja czekam właśnie na trzeci odcinek, a trzeci odcinek ma być w środę. Aha. Tylko, że niestety nie ma napisów i oglądam po angielsku. Wow. No. Ale ja zrobiłem progres, ja nawet telefon sobie ustawiłem po angielsku. Naprawdę. I wiesz, że ja ogarniam? O matko! No, znaczy, no, ja też. Teraz sobie po angielsku. Nie, to już będzie trochę za dużo. Ale ogólnie to... znaczy, ja mam tak z angielskim. Ja, jak ktoś coś mówi, ja rozumiem, ale mam problem z... jak mam odpowiedzieć. To ja się mylę, zacinam i później zapominam w ogóle, co mam powiedzieć. Nie? Ale to ja mam w sumie dość podobnie teraz, bo kiedyś szło mi z angielskim dużo lepiej. Jak jeszcze miałam więcej okazji, żeby go ćwiczyć. Natomiast tak to no, już mi trochę, że tak powiem, zaszło z tym. I więcej tak bardziej rozumiem niż jak mam mówić. Okej. A ten serial Life Sentence, no fuck! Dzwonek znowu do mnie przyszedł. Dzwoneczek! Tak, dzwoneczek. Taki w trochę innej okazałości. Ogólnie to ten serial, to pamiętasz, że ci mówiłem o tej dziewczynie, która ma tam raka i ma niby umrzeć i ona później postanawia żyć po prostu pełnią życia i wiesz, tam podejmuje decyzje i w ogóle później się okazuje, że nie jest chora i musi się zmierzyć z tymi decyzjami. No, tylko że no niby tak miało być, ale trochę w filmie to inaczej było trochę przedstawione, znaczy w serialu, ale że tam cała rodzina ją okłamywała, tak naprawdę tylko wiesz, wmawiali jej, że rodzina jest super mega szczęśliwa, nie ma problemów, bo była chora, nie? Żeby ją bardziej tam nie zamartwiać. No i tak naprawdę się okazało, że jej matka jest lesbą. Oj, rodzina się cała rozpada.
I w ogóle jakieś tam inne rzeczy, okazało się, że jej narzeczony ją w ogóle, znaczy mąż, oszukiwał ją przez cały ten, że tam wmawiał jej, że lubi to, lubi tamto, wszystko to, co ona tak naprawdę nie lubi w większości rzeczy. I ona musi jakoś to posklejać w całość. I naprawić, także trochę ostro jest. No i oczywiście z moją ulubioną aktorką. Więc nic dziwnego, że oglądam. W ogóle na którym miejscu jestem? To na pierwszym. Wychodzimy stąd, czy? Wow, ale czekaj, trzeba dać time outa. Znaczy time outa, łapkę w dół. Jak przewinie sobie na koniec tam, i tam masz tą rangę, nie? No. Te miejsca, i tam na samym dole jest taki nożyk, nie? Że zabójca, i tam po prostu klikasz w łapkę w dół. Czekaj, i odpala ci się profil na Steamie, to go wyłączasz. No właśnie. No i później jest ten ostatni, wybierasz. Niesportowe zachowanie. Nie, czekaj. Czy to jest to? Czekaj. Muszę obczaić. To jest griefing, dokuczanie. Zdolność ma, aby zaszkodzić w grze. Czekaj, gdzieś tu było coś chyba kampienie. Nie, no dobra, to wybieramy to niesportowe zachowanie, to jest chyba raczej takie ogólne. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, kij z tym. Ban to ban. O, matko. Kliknij się. O, dzięki za ten. Za znicza. Raczej. Tak. Czekaj, muszę ulepszyć moje drzewko krwi. O, oglądaj sobie vlogów dużo po angielsku, to strasznie pomaga i wbija skilla w angielskim. Howard. A, naprawdę? A, znaczy ja oglądam. Po angielsku też oglądam. Znaczy ja bardziej oglądam Room Tourę i What's on my phone. Wszystko po angielsku. Tylko to. Okay. Takich o vlogów to nie. No ale obczaję jeszcze. Dobra, czekaj. Nie udało mi się, ale jak opuść? No już dałem! Aha! No bo już nie ma. No bo ja nie wiem. Czy mi się coś zepsuje, czy coś. To jeszcze jedna rundka. Chociaż na razie tylko jedną zagraliśmy, ale never mind. Aż pół godziny minęło. No. No, niestety. I zrobimy później przerwę. O, cześć, Laurens. Hello, Laurens, hello. Zrobi się room tour, o matku. Na razie nie ma w planach. Może kiedyś. Ale kiedyś chyba tam robiłeś jakieś. Czy ja? Jak wygląda swoje stanowisko, czy coś takiego? Tak, ale coś cały room tour nie pokazywałem. Coś takiego chciałem. Ale co? Nie, całego pokoju nie pokazywałem. No nie wiem, to jest takie dla mnie trochę, no nie wiem. Trochę prywatne, nie? Czekaj, znaczy ja nie mam tu jakichś takich rzeczy, których nie wiem, wstydziłbym się pokazać. Znaczy zrobię room tour, czekaj, jak pochowam. Jak to było w tym Q&A-u, Niemcy są tacy bałaganiarze, że jakieś stringi w łóżkach, to ciekawe, co w twoim łóżku. Nic tam nie ma. No. Dobra, kim by to by teraz pograć? O, pogram tą Nia Carlson, ta, która urwała się z psychiatryką. Okej. Okej, przetrwaj z przyjaciółmi. Miejmy nadzieję, że to teraz trochę szybciej potrwa. Znaczy te wczytywania, a granie trochę dłużej. Przynajmniej ułami. No, dałoby się. Dawaj Meg. W następnej rundzie pogram Meg. Robert, kiedy live ze śpiewania? O matko, kiedy miał być ten live, Aniu, ze śpiewania? Jak miałem chyba, nie wiem. Temu. No, naprawdę, bez kitu. Prawie rok temu chyba mówiłem, że będzie. Nie no, czekaj, ja rok nie robię już live'ów, ja robię trochę krócej, chyba pół roku. Jakoś tak, od wakacji chyba. Mówiłem, że będzie live ze śpiewania, no i póki co nie ma. Aniu, dasz ready? Już, tylko sobie ustawiam. Aha, przecież wybierasz? Jakieś tam inne pierdoły. Okej. Dobra, teraz. Miało być na 600 subskrypcji. Będzie na 1000. A nie w przypadku Lokera, to pewnie bokserki w serduszka. Właśnie to chciałam przeczytać, ale łatwo. Uroczo. A może taki duecik z Anią? What? O Jezu, Ania soprana mi pociągnie. No, jak pociągnę, to wam zwiędną. No, jakieś 200 subów temu. Tak, dokładnie. Ready. Ready, steady, go. Nie chcę jeszcze umierać, Locker, nie spaj.
O matko. O matko. Ja pięknie śpiewam. Pod prysznicem. Właśnie no, to jest dobra ta. No, każdy pięknie śpiewa. No. Ja myślę, że na ja 1000 jeszcze... sub... No, mów. Ja bym jeszcze powiedziała, że po procentach wszyscy ładnie śpiewają. O, to dopiero. No. Czekaj, co? Ja myślę, że na 1000 subów Locker powinien zagrać na keyboardzie We Are The Champions. Tak. Nope, Locker, nope. Beka. Ja też nie umiem śpiewać, ale okej. Okay. Znaczy, ja umiem śpiewać, tylko to jest dziwne, ja tylko tak uważam. Nikt inny. Brawo, Locker. O tak, po procentach najsuper. No oczywiście. Ania najlepiej tańczy akurat po procentach, nie? No, no. O Boże, nie lubię tej mapy. No, ja też jej nie lubię. Chociaż ta nowa, ta nowa, znaczy nie ta z tego, z tych świn, tej piły mechanicznej, czy tam, jakiej tam. Pamiętasz, coś obczajaliśmy, nie? No. To nie, chodzi mi o to, jakaś taka inna, podobna do tej chyba była, też takie były uliczki, szkoła chyba. Znaczy nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale ona była dopiero, ona była jeszcze gorsza niż ta, przynajmniej według mnie. Tam to można serio było się pogubić. I granie z zabójcą, to tam jest tragedia, tak jak tutaj. Zabójcą tutaj się nie dał radę chyba. O nie, jakiś... Flipop? Leży? Flipop? O matko. Jest tu jakiś... O, jest generator, dobra. Ja już prawie naprawiłam z jakąś... Przedszkole, a tu było przed... A to... Ania na dwie czarne leci. No, oczywiście. Przedszkole? Ale to przedszkole jest? Boże, ale to jest schizowane. W takiej grze przedszkole jest. O nie! To jest zabójca. My już, a nie widzieliśmy, jak tańczy w Just Dance. Okej, okay, poleciał za tamtą. Chyba. Nie! Weź się! Ratujecie! O, fuck! Jej, Ania uratowała! Tak, jestem bohaterką. A, to jest i mapa od tego, Freddy'ego Krugera. Aha, okej. Okay. No nie widziałem. Jezu, jaka muzyka w ogóle. To ty tutaj byłaś? Nie wiem. Znaczy, ja odpalałem generator, zauważyłaś mnie? Czy... Nie. Byłaś w domku? Ja aha, no to nie ten. Ja biegnę za tą laską, bo chciałabym jej pomóc, ale... Ona się ciebie boi. No, chyba tak. Nie, bo cały czas mnie chyba goni tamten zabójca, ale go prawie nie widzę, więc... Kto i morduje łowczyni? Aniu, widziałaś zabójcę? Widziałam przez sekundę, ale nie wiem, kto to jest. Okej. Okej, jeden generator odpalony. Jeszcze trzy. Jest lepiej niż w poprzedniej rundzie. Okej. Okay. Chyba powinniśmy się jednak rozłączyć. Że tam koleś poleci za mną. O fuck. O fucken, bije mi serce. Dziabnął kogoś. Gdzieś obok. Bo... O fuck, tu... No, o matko, za mną. Laską, bo... Fucken. Znaczy za laską, ale... Boże. Ale mam wrażenie, że on na hita wali. Ten zabójca. To chyba pewnie Jason. Nie Jason. Czy ten z tego, nie Piątku 13, tylko z Halloween też się nazywał Jason? Z tego filmu? Ten z maską, z liznożem? A tu ją ktoś leczy. O, lecz ją. Lecz ją! Lecz ją. O, tutaj jest trochę odpalone. U, już połowę tego generatora, to ja dokończę. Czy do mnie idzie zabójca? Słyszę bicie serca. O, Locker. A super, nie? To jest traper. To jest traper jednak. Traper? To jest ten z sekierami? Nie, to jest... A?
Nie, to jest ten z tymi, jak to się nazywa? Tymi pułapkami takimi. Aniu, to ty? Oh fuck! A! Wbiłem ci na chatę. No. O matko. To jest ten, który rozstawia te pułapki na niedźwiedzie. Te sidła całe. No i wiszę i kwiczę. Ja uchronię od tego losu. O! Ja piję, fucken! Z Halloween był... A, Michael Myers. Nie, Michael, tak? A Jason Voorhees z piątku. No, to był Michael. Czy misie, czy jakoś tak. Chyba Michael. Mike, Big Mike. No. Taki film jest. Jej, teraz nie piłem. To dobrze. Chodź, obmacamy się za autem. No, czekaj, staram się. Wiosna Hotel level 1000. Ale ci krewki dużo poleciały, no? No. Okresu masz? No ej! W sumie gram kobietą. Chodź, poszukamy generator. Dobrze. A nie, tu jest odpalony, bo słychać. Aha. Czekaj, wiem gdzie jest, tutaj przy ulicy. Tutaj, gdzie jest pod latarnią. Chodź, idziemy pod latarnię. Idę. O, akurat ktoś leży, tu się zajmuje tamtym. Chodź. Nie, on jest odpalony, fucken. Ale to jest jeszcze jakiś inny pod latarnią chyba. Gdzieś po lewej stronie? Ja nie wiem, ja odpaliłam tylko jeden. Ale mi się wydawało, że po lewej stronie, tutaj na ulicy jeszcze był jeden. O nie, wisi. Chodź, zlukniemy do tego domku. Może w środku jest. Łoj, dobra, mi się... Wow! O, jest, ale tylko na jedną osobę niestety. Aha. Poszukaj, może na górze jest. Okej. Okay. To za pokoje, śmieszne. Aniu, no wiesz, nie wkurza się facetów podczas okresu, bo są jeszcze gorsi od kobiet. Okej. Okay. prawdopodobnie w najbliższej przyszłości do DBD ma trafić krzyk. Nie gadaj, ojej. Ma trafić krzyk? Ej, oh my god, ja o tym marzę. Ponoć niedługo mają dodać mapkę. Znaczy, bo dawno nie było nowej mapki. No właśnie goni mnie chyba. No on tu wchodzi do tego domku, uciekaj! Ja jestem na dachu, że tak powiem. No ja też byłem na dachu. Tak? No ja cię nie widziałem. Znaczy, no ja byłem na takim jakby balkoniku. No, ja też. O, zepsuł mi ten generator, bo słyszałem. Miało być robienie właśnie postaci... A, robią postacie teraz do krzyku. Mam nadzieję, że będzie ta postać, ta dziewczyna, jak ona się nazywa z tego krzyku, ta główna bohaterka. Bo nie pamiętam. Nie wiem, też nie pamiętam. To taka brunetka tam. Całkiem niezłe wary miała. O Jezu. Co pamiętam. No, odpalaj to. O, dostałem osiągnięcie. Okej. Okay. Piłeś? Nie uciekaj, Howard pisze. Aha. A, Sydney Prescott. No, Sydney. Ja liczę na killera, to klauna Stephena Kinga? A, Stephena Kinga, boż. Stephena Kinga, no. Znaczy, no. Hashtag English Lockera. No, fucken! On mnie goni? O nie, zwaliłam. Czy on zleciał za mną? Chyba nie. Dobra. Ej, ale mamy progres, jeszcze jeden generator. A tam jest jeden generator, prawie bym odpalił, tylko zabójcą musiał mi przerwać. Zabawę. Horror House? O! Nie znam, nie widziałam. Nie kojarzę w ogóle. No ja też nie. Dobra, odpalone. Możemy wiać. Mhm. To ja idę do jednej bramy. No, to jest już prawie otwarta. Się...
tu gdzie jesteśmy. Nie wiem, idzie do was zabójca? A, no, jest tu zabójca. No, no to ja otwieram drugą. No to ja otworzę wszystkie, znaczy wszystkie, są tylko dwie, ale... Au! Nie pociacham. Ja jestem chodzącą encyklopedią, jeśli chodzi o horrory, okej? Okay? No to nie, no to ja aż takim nie jestem. No ja w sumie dosyć sporo horrorów widziałam, ale zazwyczaj one są dosyć średnie, no. Hmm. Ja i tak, znaczy ja dużo horrorów oglądałem, ale to było tak, że wiesz... Chodzę na Zaluka i oglądam tylko, a dobra, to jest jakiś horror, to obejrzyj, nawet nie pamiętam tytułu później, nie? Dobra, jak coś, brama jest otwarta. No, tu też jest brama otwarta, uciekamy! O, no to dobra, uciekam! Uciekałam na tym! Znowu należąco! Należąco. Należąco najlepiej. O Boże. Jej, udało się! Jej. Super. Ale ładnie nam poszło, no. No. Full professional. Aż dobra. Się muszę ulepszyć. Okej. Okay. Czekaj, kto na którym miejscu? Jestem na przedostatnim, a nie, jest na drugim. Wow. O, wow. Gratulacje. Dziękuję. Nawet nie zwróciłam na to uwagi w sumie. A nie jak zawsze fart roku. Oj tam fart. Ja to super umiem. Ja tu dzielnie broniłam lokera przed hakiem i jeszcze tam jakiemuś Filipowi, jakiemuś pomagałam, także jestem... Tak, super. Pomagała wszystkim. Ona dzisiaj była no. Nawet my hero. Dobra, to ja teraz sobie zagramy Meg po przerwie, bo ktoś tam chyba mówił, że mam zagrać, to zagram. Ogólnie ja mam ten drugi prestiż już wbity. Ja się właśnie chciałem zapytać, czy jest trzeci prestiż? Ten ostatni chyba, bo to jest drugi, ja nie wiem właśnie. Nie wiem, jak ktoś napisze. I dlatego jakby ktoś się zastanawiał, czemu mam wszystko od początku i nie mam ani... Znaczy, no nie mam niczego tu. Tylko sobie wybiorę tylko te rzeczy na następną rundę. To raczej nie... O, zaczyna mecz z dala od zabójcy, super. Akurat dla mnie. Dobra. To zrobimy sobie przerwę. I wrócimy po przerwie i dalej będziemy uciekać i się ciachać. Tak. Ania i jej skille. Najlepsze. No. Okej, to wracamy po 5 minutkach.